Panie pośle, pan prezydent Andrzej Duda dzisiaj podpisał projekt ustawy mówiącej o obniżeniu wieku emerytalnego. Jak pan poseł to skomentuje? To jest dobry pomysł? Jaki jest pana stosunek? Bardzo się z tego cieszę. Pan prezydent Andrzej Duda jest bardzo konsekwentny. Zapowiadał taką inicjatywę i ją realizuje. Trzeba jak najszybciej tą sprawą się zająć, ponieważ podwyższenie wieku emerytalnego przez koalicję PO-PSL było barbarzyństwem, zwłaszcza wobec kobiet, bo tu podniesiono wiek, który uprawnia do emerytury najwięcej. Także ja się bardzo cieszę z tej inicjatywy pana prezydenta. Mam nadzieję, że koalicja obecnie mająca większość w Sejmie rządowa nie będzie odwlekała tej sprawy i że będziemy mogli się zająć tym projektem ustawy jeszcze teraz, jeszcze w tej kadencji. A dla obecnie rządzących to będzie sprawdzian, czy są choć trochę wyczuleni na głos opinii publicznej, ci, którzy są przy władzy, że też arogancja w dalszym ciągu jest taka jak dotąd. Czyli, że miliony ludzi chcą danego rozwiązania, jak w tym przypadku, a władza wie lepiej. No właśnie, panie pośle, jak pan myśli, jakie są szanse na to, że ten projekt ustawy przejdzie i będzie zrealizowany? Podejrzewam, że niewielkie, ale nie chcę zamykać drogi, więc to odpowiedź daje też szansę rządzącym, pani premier Ewie Kopacz, szefowej PO, bo jeszcze ma możliwość zmiany kursu. Przed wyborami szczególnie to byłoby na pewno też granie jakoś opłacalne. Nie wiem, na ile już wiarygodne w tej chwili, bo chyba wszystko, co pani premier IPO czyni, straciło swoją wiarygodność w oczach opinii publicznej. No ale zawsze trzeba dawać szansę. Natomiast nie sądzę, żeby szanse były duże, dlatego że wypowiedzi publiczne pani Ewy Kopacz czy innych polityków PO świadczy o tym, że oni się będą upierać przy obecnych rozwiązaniach, uważając, że one są słuszne, a one nie są słuszne, ich naród nie chce i one są tak naprawdę z punktu widzenia szeroko widzianej ekonomiki społecznej też zupełnie niekorzystne. No właśnie, a propos tych słów, które pan powiedział, jest taka opinia też niektórych osób, że prezydent Andrzej Duda, wiedząc o tym, że ten projekt nie przejdzie, no te swoje obietnice powtarza jakby, ale no, sam nie wierzę w zrealizowanie tego i dlatego tak przy tym się upiera. Na ile tutaj to... Pan prezydent, jeszcze raz powtórzę, Andrzej Duda jest konsekwentny. Zapowiadał, że taki projekt złoży i go złożył. Obóz rządowy, obecna większość PO-PSL ma szansę się do niego odnieść pozytywnie. Jeżeli się nie odniesie pozytywnie, a tak podejrzewamy niestety, nie mamy specjalnych złudzeń, to uchwalimy tę ustawę obniżającą wiek emerytalny, przywracającą poprzedni wiek emerytalny w nowej kadencji, w której mam nadzieję będziemy mieli większość parlamentarną i możliwość przegłosowania ważnych, potrzebnych Polsce, Polakom ustaw. Także proszę zauważyć, iż ten krok nie jest obliczony jakoś na czas polityczny, w którym jesteśmy, czy na kampanię wyborczą, bo ten projekt ustawy, jeśli teraz nie uzyska poparcia, to będzie przedmiotem rozpatrzenia w nowej kadencji, czyli tutaj konsekwencja też zostanie zachowana. Ja jestem przekonany, że my wiek emerytalny do poprzedniego stanu przywrócimy, że nastąpi ta oczekiwana decyzja o obniżeniu tego obecnie podwyższonego wieku, dlatego że to po prostu jest konieczne, jest potrzebne, tego chcą Polacy i to jest niezbędne z wielu punktów widzenia. I wcale nie jest tak, jak mówi Platforma Obywatelska, że nastąpi jakiś krach finansów publicznych, że nie będzie stać z usług na emerytury, z usług KRUS-u. Kiedy będzie dobre, racjonalne rządzenie, to będzie stać państwo na emerytury. No właśnie, są do tego środki i co zrobić, żeby te środki pozyskać w takim razie? Jest jakiś pomysł PiS-u na to? Budżet dokłada do ZUS-u i do KRUS-u co roku wiele miliardów złotych. Przecież ZUS nie jest wypłacalny. Jeśli będzie gospodarka się rozwijała lepiej, to istną sprawą będzie łatwiej sobie poradzić. Klucz jest w rozwoju gospodarczym kraju i w dochodach budżetowych. One muszą ulec zwiększeniu i my podajemy źródła wzrostu dochodów do budżetu. Wielokrotnie o tym mówiła pani prezes Beata Szydło, nasza kandydatka na premiera rządu po, mam nadzieję, zwycięskich wyborach parlamentarnych.